Halo, halo. Alo, alo. O, dobry wieczór, Marek Jakubiak. Przepraszam, że się Dobry wieczór, spóźniłem z tym panie Marku. telefonem. Przepraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już pani jest na antenie. W tej chwili ogląda nas ponad 5 tysięcy ludzi. Ja tutaj zapowiadałem panią wcześniej i gdzieś w tłumie SMS-ów mi zginął telefon do pani. Na szczęście się pani zapytała i mi to wyskoczyło. No to na szczęście, słucham pana. Proszę pani. Jest pani Francuzką. Mieszka pani we Francji. Tak. Nie będę się pytał, gdzie we Francji, ale we Francji. I przyjechała pani do Polski. No wie pan, ja teraz jestem w Polsce czasami, ale we Francji. Okej. Czy pani mogłaby nam opowiedzieć, jak się żyje we Francji, jak się żyło we Francji 20 lat temu i dzisiaj? Wie pan, ja chciałabym ostrzec Polaków przed niebezpieczeństwem, bo ja dzieciństwo przeszłam we Francji i na co dzień młoda kobieta, wszystkie doświadczenia miałam w tym kraju i z muzułmanami. Po prostu jak byłam dzieckiem, to mój drugi język był arabski, dlatego że jest ich dużo i ja z nimi wyrosłam, bawiłam się z nimi. I jak przychodziłam do domu, to z mamą rozmawiałam po arabsku. Czyli dzięki tego doświadczenia mogłam po prostu poznać tych ludzi tak głębiej, tak poznać ich duszę, ich kulturę, jak to oni myślą, jak myślą. I potem oczywiście po tym pracowałam, znaczy studia, uniwersytet, pracowałam i ciągle było jakoś tak, że pracowałam w grupach arabskich. I to doświadczenie po prostu jest, że to, co przeżyłam, no to jest coś, co nie przeczytałam, tylko przeżyłam na swojej własnej skórze. A poza tym, żyjąc we Francji, no to jak wychodzę z domu, no to jako kobieta, no to powiem panu szczerze, że piekło. Piekło na ziemi. Ja, ale 20 lat temu jeszcze może nie było tak, chociaż jako dziecko może inaczej to odczuwałam, ale jako kobieta dzisiaj, jak wychodzę na ulicę, no to mam ciągle wyzwiska, muszę uważać, nie włożyć sukienki, bo jak włożę sukienkę, no to mam ciągle jakieś uwagi, nie? I po prostu dzień na co dzień jest to bardzo takie uciążliwe, bo człowiek się nie Nie czuje no, bezpiecznie. jako obraźliwe, no przecież jak można obrażać Wyobraźcie, nie? człowieka? Ale poza tym ja też mam koleżanki i czy to młoda koleżanka, czy starsza koleżanka, to samo piekło przechodzą. I nie tylko teraz dzieci, nie? Na przykład mam też koleżanki, co mają taki małolaty, 5, 7, 10 lat, wracają do domu i koleżanka mówi mi, no słuchaj, moje dzieci robią koszmary, po prostu śpią, jakieś złe sny robią w nocy i tak dalej. Ja mówię, a dlaczego? A ona mi mówi, no bo oni mają te różne tam szkolenia jakieś. A ja mówię, tak? A jakie szkolenia? No wiesz, szkolą cała Francja ma nakaz teraz dla tych wszystkich dzieci, dla tej młodzieży, robić takie szkolenia, jak się zachować, jak wejdzie pan z nożem. To te małe dzieci muszą się chować pod stół, latać tam. I jak pan wyobraża sobie to społeczeństwo, co z niego wyrośnie, jak ta młodzież żyje w takim strachu? To jest takie pytanie. No i No dobrze, też ale co trzeba. na to służby, co na to państwo francuskie, co Francuzi na Jest po to? prostu, ja powiem tak, policja się boi, ma strach chodzić, właśnie wychodzić nawet, także że wszyscy się boją. Ja panu powiem, że jest we Francji, możecie to sprawdzić, to są dane oficjalne, jest 120 ataków nazewników na dzień. I powiem panu, że w większości niestety jest to przez migrantów albo przez Zdajemy sobie muzułmanów. sprawę z tego. No i teraz jest mój obowiązek,
po prostu podzielić się z tym, co żyje, z tą rzeczywistością. I ja powiem tak, jako Polka, nie? I teraz ja powiem tak. To jest być albo nie być. Jak my teraz wpuścimy tych ludzi masywnie do Polski, to nasza tożsamość, nasze bezpieczeństwo, możemy o nim zapomnieć. I jak wejdą, to już nie będzie odwrotnie. Mhm. I jest jeszcze taka sprawa, że to nie jest, żeby było to jasna sprawa, że to nie ma nic wspólnego z rasizmem. Ja kocham ludzi, czy oni są czarni, biały, żółci, jak są. Ale tutaj niestety przez to doświadczenie takie głębokie, mocne całego życia do tej pory, to mogę panu potwierdzić z odpowiedzialnością, że tolerancja jest tylko w jedną stronę. Że my możemy się kichać do bólu, oddać ostatnio wszystko, co mamy, to nigdy nie będzie dosyć i nigdy nie będzie tolerancji z drugiej strony. I to jest tak, że ja bardzo chcę dobre dla każdego człowieka, skąd on by nie był. Skąd by nie był. Ale jak chcą robić swój szarlat, niech robią u siebie. Ja panu powiem takie doświadczenie, co miałam jakiś tam czas temu w Francji. I wyszłam ze sklepu w biały dzień, w południe. Wyszłam normalna dziennica. Nie jest żadne 12 lato, 35 stopni, bardzo gorąco. Ja miałam taką bluzeczkę, krótki rękaw, jeans. I to było tam kilka lat temu, miałam taką małą nokię w kieszeni. I dzięki Bogu, bo potem dochodzi do mnie muzułmanin z nożem. No i daje mi ten nóż pod gardło. I zaczyna mnie oczywiście wyzywać od wszystkich nas, coś nie będę teraz robić. I mówi mi, że przez kobiety jak ja, bo ja kawałek ciałka mi było widać przez to, że miałam ręce odkryte i że ja szariatu nie przestrzegam. I ten nóż trzymał mi pod gardłem i co się ruszyłam, to mi go wbijał trochę więcej. I zaczął już robić swoje modlitwy, a Francuzi przychodzili i robili sobie zdjęcia. Nikt mi nie pomógł. I ja sobie jakimś cudem ruszałam mięśniami tej nogi, żeby ten telefon spadł i tam ułamek sekundy mogłam uciec przed tym człowiekiem, który miał mnie zabić. Za nic, za to, że po prostu biała jestem, no nie wiem. W każdym razie jest taka rzeczywistość. Już nie mówiąc, co na co dzień moje koleżanki przeżywają, albo ja nawet, jak wychodziłam. I teraz chcę ostrzec Polskę, Polaków, na moim skromnym poziomie, tym doświadczeniem tak mocnym, żeby była świadomość, w co się wchodzi. Bo jest tak, niestety jest ten świat muzułmański jest tak, że jak jest ich mało, tutaj nawet jest mało, robią sobie biznesy i tak dalej, to będą lizać palce. Są tak mili, że przemili. Ale jak ich będzie trochę więcej, to już będzie się czuło niepokój. A jak ich będzie jeszcze więcej, to już nie będziemy mieli co do powiedzenia. I tyle. To chciałam się z tym podzielić. No dziękuję pani bardzo. No, to ale wstrząsające. Ale jeszcze chciałam coś podkreślić. To jest tak ważny, nadrzędny temat. Tak nadrzędny. Ja bym jeszcze bym powiedziała coś może mocnego. Tak mocny temat, że to jest jeszcze gorszy co wojna na Ukrainie. Bo nie poradzimy sobie. Ale z czym? No nie poradzimy sobie. Jak oni wejdą, to my już na 10 wieków jesteśmy, będziemy mieli wiem. Ale kto wejdzie, bo nie zrozumiałem i gdzie? No, Polacy, którzy przyjmą masywnie tych ludzi, to później sobie oni nie pójdą. Niestety, oni nie pójdą. I już będziemy uwikłani w ten, chciał, nie chciał, jednak większość Polski, no jest to jednak jako kraj katolicki, nawet, no są różni, nie? Ale jednak jest dużo katolików. No, chciał, nie chciał. To mogę panu powiedzieć, że ci ludzie będą w takim niebezpieczeństwie. No ja na przykład widziałam w Polsce, jak ludzie nieraz się modlą, nawet jest dużo ludzi, to na zewnątrz, przed kościołem też modlą. To będą rżnąć. Będą ich rżnąć, to panu mówię.
I to będzie taki problem, co będzie, no nie wiem jak rozwiązać. Najważniejsze, żeby nie weszli. To później będzie nieodwracalne. No dobra, dziękuję. Ale jeszcze chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić, że to jest tak ważny temat, że to jest już ponad podziałami politycznymi, że to każdy Polak, skąd on by nie był stronny, powinien mieć tą świadomość. Jakiejkolwiek partii, jakiejkolwiek politycznej, każdy, bo to jest być albo nie być. I tyle. No, to pogadamy za chwilę tutaj. Dziękuję pani serdecznie za to świadectwo tego, co się dzieje we Francji. Dziękuję pani bardzo i współczuję pani. No, najwyższy czas do Polski, wrócić się stałe. No właśnie, to już pomyślę. No, jedyny ratunek. Dziękuję serdecznie. A Francja, wie pani, Francja ma służby najbrutalniejsze na świecie. Dziwię się, bo już ładnych parę lat temu kilku generałów napisało do Macron, że tracą państwo, że Izrael, że przepraszam, że Francja traci państwo swoje własne, dlatego że kilkadziesiąt miast jest przejętych przez muzułmanów z zarządem miasta włącznie. I to demokratycznie przejęli te miasta. I Macron niczego nie robi. Niczego nie robi Macron. To samo jest w Wielkiej Brytanii. Londyn jest też przejęty przez muzułmanów. No. Bo się zezwoliło. Nie można, dlatego w tym sensie mówiłam. Ja muszę panu powiedzieć, że jest taka... Trzeba mieć świadomość, że muzułmanka rodzi między 4, 5, 10 dzieci. Do 8, a francuska... Tak? Do 8. No. A francuska 0, 1. Tak, nie? Jedno. No to nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby zrozumieć, co będzie za kilka lat. Niestety pędzwały lewackie tego nawet liczyć nie potrafią. I oni demografię chcą zastąpić właśnie muzułmańskim dzieckiem. I to jest, dzisiaj słyszałem to na takim w Poznaniu, takim, że tak powiem, takiej wypowiedzi jednej. To jest straszne, że ludzie nie mają po prostu wyobraźni za grosz. Za grosz. Pan, nie wiem, czy ci ludzie, co nie mają jeszcze tej świadomości, przecież każdy ma matkę, każdy ma córkę albo siostrę, no przecież podstawowe bezpieczeństwo to co? To znaczy, że można zabijać swoją matkę, można zabijać swoją córkę, można zabijać swoje kobiety w imieniu demokracji? Nie, no pani nie jest kobietą normalną, pani jest chrześcijanką. I pani może rodzić chrześcijan. Dlatego agresja muzułmańska następuje, ponieważ Mahomet im nakazał mordować chrześcijan. To jest prawda. No. To jest prawda, ale w każdym razie ja już nie wchodząc w te szczegóły, ja to co przeżyłam, a jeszcze bym mogła coś się podzielić, chyba że czas nam nie zezwoli, ale na przykład mówi się, że są jedni, co są moderaci, a są jedni, co są ekstremiści. Nie ma moderata, nie ma ekstremisty. Oni wszyscy to samo myślą, tylko jedni po cichu, a drudzy działają oficjalnie. Panie Marku, czy mam jeszcze 2 minuty? No, tak, proszę bardzo, tak szybciutko. Tak szybciutko. No. Były te zamachy 2015. Tak. I no jakoś ja no właśnie byłam, no i na drugi dzień tych zamachów my mamy takich sąsiadów, nie? Sąsiedzi muzułmanie, moderaci, ale wszystko dobrze i tak dalej. I na drugi dzień tych zamachów cała no akurat wszyscy byli wstrząśnięci, cała Francja wstrząśnięta. Francuzi tak w strachu, zlęknieni, że zamknęli się jak szczury w tych domach. Ja akurat wtedy patrzyłam przez okno na drugi dzień i kogo widzę? No widzę sąsiadów, tych muzułmanów. I było bardzo mało samochodów, bo tak ludzie mieli strach wyjść, że nawet samochodów nie było po ulicach. W całej Francji. I akurat ten człowiek, ta rodzina cała, ubrali się w te ludowe ubrania i szli środkiem drogi
i klaskali w ręce, że wygrali. Ci moderaci. Czyli to jest taki zautopski przykład, bo ja to wiem przez to, że przebywałam, nie? I przeżywałam to wszystko, ale taki przykład, niby niepozorny, pokazuje albo udowadnia w jakiś sposób, że nie ma moderacji. Że moderacja jest po cichu albo ekstremista nie po cichu, ale jest zawsze wszyscy to samo myślą. Przykro mi to mówić, ale we Francji się krew poleje. Poleje się i to bardzo dużym strumieniem, bo tam już nie można inaczej. Tu po prostu nie da się wyeliminować tych problemów. Dlatego ostrzegam Polskę i Polaków. To jest być albo nie być. Tu już nie ma kwestia podzielenia politycznego. To jest poza podziałami. Każdy Polak powinien mieć tą świadomość, że jak ich się tu wpuści, to nie ma odwrotu. I będzie tak jak we Francji za kilka lat. Tak jest. Dziękuję serdecznie za telefon. Dobrze. Dziękuję i kciuki trzymam za Panią. Wszystkiego najlepszego Pani życzymy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz, Paweł, znalazłem tam taki post, który ty już tobie go pokazałem. I jest tak. Post jest wczoraj. Mamy dla was ważne informacje. Zaczęło się nachodzenie przez policję mieszkańców, którzy w stanowczy sposób sprzeciwiają się nielegalnej imigracji i aktywistom. Czy policja również skutecznie działa w kwestii aktywistów? Nasza inicjatywa powstała, by chronić mieszkańców terenów przygranicznych. Nasza reakcja na takie zachowania będzie stanowcza, ale zgodna z prawem. Stop nielegalnej imigracji, stop aktywistom. Ten post, zgodnie jak ludzie tam zauważyli, tak naprawdę nie mówi zbyt dużo. Nie mówi zbyt dużo. Ja oczywiście troszeczkę pownikałem. Dostałem również kilka informacji bardzo, bardzo ciekawych. I teraz o co się rozchodzi? Ano dowiedziałem się, że wiem, na pewno wiem o dwóch mieszkaniach, do których przyszli policjanci, do osób, które, co jest ciekawe, zgłosiły działalność nielegalnych imigrantów, czyli pojawiły się na komisariacie policji, zgłosiły jakieś tam zdarzenie i wróciły po prostu do domu. I jakieś tutaj zdziwienie jest, że do tych mieszkań przyszli policjanci rozpytywać. To było takie rozpytanie. I co jest jeszcze również bardzo ciekawe, do jednej z tej osoby przyszli tylko dlatego, bo chyba sugerowali się samochodem, który podjechał, a ten samochód był po prostu pożyczony z tego, co się zdążyłem dowiedzieć. I przyszli do osoby po chyba tablicy rejestracyjnej, która notabene nie składała tego jakiegoś zgłoszenia odnośnie przekraczania granic. I teraz pytania były bardzo dziwne, bo a co pan, pani tam robiła o tej godzinie, a w jakim celu pani tam była, a co, a dlaczego i tak dalej. Nie za bardzo odnośnie sytuacji, która była zgłaszana. Co jest bardzo dziwne. Ja wiem tylko o dwóch mieszkańcach. I teraz, Paweł, to, co chciałem ciebie zapytać, powiem szczerze, to jest to, czemu akurat w ten sposób i czy policjanci, no i bardziej, wiesz co, bardziej chciałbym położyć nacisk na to, żeby ludzie wiedzieli w tych, jeżeli, bo mają prawo to zgłaszać, jak mają się zachować? Czy policjanci sobie mogą tak po prostu sobie przyjść i no można przyjść, robić jakieś tam rozpytanie, domyślam się, że można, tak? Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale no jak to powinno wyglądać, słuchaj, o co w tym, co ty myślisz w ogóle na ten temat, znając teraz tak tą historię już, że tak powiem, w pełni? Dziwne, nie? Odwrócenie kota ogonem. No właśnie.